Stanowiska w simracingu kosztują niestety masę kasy. Dodatkowym problemem jest fakt, że kompletnie nie ma tego w Polsce. Są jakieś standy za 3000 zł, ale nie mają nawet normalnego systemu montażu skrzyni biegów. Powstał więc pomysł stworzenia stanowiska samemu. Pierwsza wersja powstała w kwietniu 2020 roku przy pierwszej fali koronawirusa. Jednak jak to pierwszy projekt był bardzo średnio przemyślany. Do drugiej wersji zabrałem się już na poważnie. Całość powstała z kantówki 40x50, czyli drewna budowlanego. Poza kantówkami użyłem jeszcze sklejki 10 mm, OSB 18 mm i sklejki też 18 mm. Wymiarów moim zdaniem nie ma sensu przedstawiać, bo to się tworzy pod własne preferencje. Ja jestem dosyć niski, więc samo stanowisko też jest trochę małe. Główna konstrukcja została stworzona ze struganych kantówek, tunel środkowy z OSB i całość odgrodziłem od reszty pokoju sklejkową ścianką. Filmiki stworzenia tego stanowiska wyświetlają wam się teraz w tle. Oczywiście jest to malutka część całości. Jako fotel użyłem mojego starego Diablo X1. Planowałem kupno fotela kubłkowego z normalnego samochodu i właściwie to dalej to planuję. Ekoskóra jest bardzo kiepska do dłuższego siedzenia przy komputerze. Kurde, ja chyba zaraz spadam, bo jest mi tak gorąco masakrycznie. Aha. Ale kwiatki! Ale totalnie nie umiesz PS-a grać. Kwiatki w CS-ie też mogę pościnać. Na Inferno ścinanie kwiatków kosą. To było coś. Tunel środkowy wykonałem poza kamerami i był on obecny jeszcze w mojej starszej wersji stanowiska. Pełni on kilka funkcji. Stojak pod skrzynię biegów i w przyszłości pod hydrołapę. Mieści w sobie również buttonboxy i służy jako stojak na mikrofon. Buttonboxy są oparte na Arduino Uno i joystick encoderze. Pod prawym mam funkcje do OBS-a, takie jak zmiany scen, mutowanie, rozpoczęcie streama i tym podobne. Pod lewym mam typowe skróty do gierek. Za bazę kierownicy miał posłużyć Thrustmaster T300 RS. Przesiadłem się na niego z Logitech HG29 i czuć spory skok. Pedały to Thrustmaster T3 PA Pro, które kupiłem całkiem okazyjnie w internecie. Dodatkowo wpad shifter od Logitecha plus adapter TK Custom, który recenzowałem w poprzednim filmie. Chciałem Thrustmastera TH8A, ale kosztuje on 800 zł. Cóż, może kiedyś. Monitorem jest moja 24-calowa IAM-ka. Planuję ją zmienić na coś 27 do 32 cali. Dodatkowo do live'a mam 19-calowego Asusa, który planuję powiesić na jakiejś podstawce, jak wleci więcej kasy. Z rzeczy dodatkowych mam również obręcz kierownicy z Allegro za 108 zł, każdy o nią pyta na streamkach, i adapter do kierownicy. Do kiery stworzyłem jeszcze wieszak, mam dwie obręcze i przykładowo w ETS latam na stokowej, a w dripcie na dokładanej. Co jest w planach? W planach mam zmianę monitora z tych 24 stali na coś większego, przeprojektowanie buttonboxa tak, aby był estetyczniejszy, mam już do tego nawet materiały, ale chęci na razie brak, dodanie LEDów do całego stanowiska, podwieszenie prawego monitora, no i oczywiście wstawienie hydrołapy. Zaproszę was jeszcze na mojego Discorda, link znajdziecie w opisie i zostawię was z kilkoma nagraniami z latania na tym rigu. Pozdro! That's kind of small. Thank you.